9 sierpnia 2015 roku. Darcy Ward zapamięta jako jeden z najbardziej szalonych dni w jego żużlowej karierze. Dlaczego? W dzisiejszym odcinku przybliżymy sobie, co tak naprawdę stało się tego dnia. Tak więc taśma w górę i zaczynajmy. Na kilka godzin przed meczem falu bazu Zielona Góra, Darcy Ward ze względu na sprawy rodzinne był jeszcze w Londynie. Stolica Wielkiej Brytanii była bardzo zakorkowana, przez co Australijczyk przegapił swój lot do Berlina i pod dużym znakiem zapytania stanął jego występ w derbach lubuskich zaplanowanych na godzinę 17. Ówczesny menedżer falu bazu Jacek Frączek był o wszystkim bardzo dobrze poinformowany, ale potrzebna była szybka reakcja, jeśli chcieli, żeby Darcy zdążył na mecz. Klub z Zielonej Góry postanowił zatem wysłać awionetkę i zrobić wszystko, by odprawa paszportowa trwała jak najkrócej. Kiedy wszystko już zostało zrobione, pojawił się następny problem. Drugi samolot, którym Darcy miał polecieć z Londynu do Berlina, miał 22-minutowe opóźnienie, więc zadanie zrobiło się jeszcze trudniejsze. W końcu po wylądowaniu żużlowiec szybko przesiadł się do awionetki i poleciał do Gorzowa, w którym wylądował 6 minut po 17. Żeby zyskać na czasie, Jacek Frączek zgłosił zastrzeżenia co do gaźnika zawodnika Stali, Linusa Sundströma, przez co Australijczyk miał więcej czasu na przyjazd. Ward ostatecznie dotarł na stadion o 17:15, kiedy zostały rozegrane już dwa biegi. Lider falu bazu nie miał jednak ani trochę czasu, żeby przygotować się do swojego pierwszego startu, ale nie przeszkodziło mu to wygrać bieg z Bartoszem Zmarzlikiem po kapitalnej akcji na dystansie, co w Gorzowie jest bardzo trudne. Przez cały mecz Darcy jeździł w innej lidze i można było odnieść wrażenie, jakby jeszcze nie wysiadł z samolotu, bo latał po torze imienia Edwarda Jancarza, na którym zdobyłby komplet 21 punktów, gdyby nie zagrywka taktyczna w wyścigu 13, w którym to przypuścił Nilsa Christiana Iversena, żeby jego drużyna mogła korzystać z rezerw w wyścigach nominowanych. Mimo fantastycznej postawy Darcy'ego Warda, który zdobył ponad połowę punktów swojej drużyny, falubazowi nie udało się zdobyć ani jednego punktu meczowego, co zaważyło później o tym, że zabrakło ich w fazie playoff. Jednak jak się później okazało, nie było to jedyne zmartwienie Zielonogórzan, ponieważ w ostatniej kolejce tamtego sezonu bohater tego odcinka Darcy Ward zaliczył koszmarnie wyglądający upadek, który kompletnie zmienił jego życie. Czy Darcy Ward był największym talentem w historii Speedwaya? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu.